Wydał się decyzją Armii Krajowej, żeby oddawać broń, która miała trafiać do jednostek AK i żeby wszyscy czynni wojskowo AK-owcy podporządkowywali się Komendzie Głównej AK. To doprowadziło do całkowitego praktycznie rozbrojenia polskiego narodu wobec zbliżającego się konfliktu ukraińskiego. Jak wiemy, Bandera, Stefan Bandera doprowadził do rozłamu w OUN i powstał tak zwany OUN B, który był politycznym zapleczem UPA. UPA było głównym wykonawcą tej zbrodni. Odbywało się to tak. Pewnego dnia przyszło ich kilku. Odwiedzili Mychajło i powiedzieli, że ma coś zrobić, żeby jego polska żona i dzieci przestały z nim być. Najlepiej zamordować. On, Ukrainiec krwi i kości, sprzeciwił się temu żądaniu. Powiedział, że nigdy tego nie zrobi. Minęło kilka dni, był czujny. Usłyszał jakieś trzaski, jakiś chrobot za drzwiami. Zgasił światło, wziął siekierę w rękę i czekał. Po chwili drzwi wyważono. Było ciemno. Ktoś wszedł, weszło kilka osób, użył siekiery, po chwili było po wszystkim. Zapalił światło. Na podłodze jego domu leżał jego własny ojciec, jego własny brat, którzy przyszli zabić jego, jego żonę i jego dzieci. Tak to się odbywało. Inny obrazek. Wpadają do polskiej wsi UPowcy, wśród których było wielu ochotników SS Galicjen. Wchodzą i od razu, bez pytania, bez zdania racji, zabierają się do mordowania. Za nimi ciągną wozy ukraińskich chłopów, przygotowane po to, żeby zabierać łupy z polskiej wsi. Dopadają do kobiet. Jednej z nich rozcinają brzuch, wyjmują noworodka, nabijają go na widły, niosą przez wieś i krzyczą do swoich ziomków zgromadzonych po obu stronach ulicy. Bijcie brawo! Bijcie brawo! Młody polski orzeł leci! Tak to się odbywało. Tego nie może nigdy nikt z nas zapomnieć. To jest taka fosa, taki rów wykopany przed naszymi narodami, narodem ukraińskim i narodem polskim, że nie ma takiej ilości ziemi, nie ma takiej ilości wybaczenia, żeby tą fosę, żeby ten rów zasypać. Niestety, tak to jest, że już na wieki jesteśmy skazani, powinniśmy żyć oddzielnie i nigdy nie powinniśmy się jednoczyć, dlatego że to jest niemożliwe. Jesteśmy zupełnie innymi narodami. Naród polski, wychowany w przeważającej części wierze katolickiej, jest nauczony tego, żeby wybaczać, żeby nie pamiętać doznanych krzywd, żeby nadstawiać drugi policzek. Inaczej jest z narodami, z nacjami, które mieszkają po drugiej stronie Bugu. Tam dominuje zupełnie inna filozofia. Filozofia, która powstała poprzez mieszanie się wielu kultur. To jest kultury katolickiej, kultury dalekiego, kultury stepu w ogóle, kultury tureckiej, kultury mongolskiej, tatarskiej. Ta kultura jest kulturą, w której się nie pracuje, w której się nie uprawia. To jest kultura, w której się morduje, zabija, najeżdża, rabuje. W związku z tym nie jest możliwe porozumienie między tak różnymi kulturami. Niestety są to bardzo przykre słowa, ale to jest prawda. Jak powstało podglebie do rozwoju banderyzmu na Ukrainie? Powstało poprzez działania wielu szatanów, ale największe doświadczenia tutaj i zasługi ma Austria. Cesarstwo austriackie, szykując się do I wojny światowej, założyło, że aby pokonać Rosję, trzeba będzie zwrócić przeciwko Rosji naród ukraiński. W związku z tym rozpalano nacjonalizm, robiono wszystko, żeby Ukraińcy
Rosjanie zderzyli się z sobą, żeby zapalić nienawiść między Rosjanami i Ukraińcami. To się udało. Jak wiemy, rozkwitło to i znalazło swoje ujście jeszcze przed 11 lipca 1943 roku, gdy wymordowano na Ukrainie prawie wszystkich Żydów galicyjskich. To jest rzadko podnoszona kwestia, ale taka jest prawda. Kilkadziesiąt tysięcy tych Żydów zostało całkowicie wyeliminowane. Już wtedy zaczęto realizować ideologię Stefana Bandery, która mówiła o szklance czystej wody. Ta szklanka czystej wody to miał być naród ukraiński mieszkający w Ukrainie, gdzie nie mieszka nikt poza tym narodem. To czyniono. Mordowano Słowaków, mordowano Węgrów. To tyle, jeśli chodzi z mojej strony, jeśli chodzi o Ukrainę, o banderyzm i tak dalej. Nie możemy zapominać. Musimy pamiętać. Musimy domagać się tego, żeby Ukraińcy przyznali się do popełnionych czynów. Nie może być tak, że polski rząd zgadza się na to, żeby nie dokonywano ekshumacji tylko po to, żeby Ukraińcy mieli czas zacierać ślady. Oni wyciągają szkielety ze studni, w których chowali naszych braci pomordowanych. Oni rozwiewają na cztery wiatry prochy tych, którzy leżą wszędzie na ukraińskiej ziemi. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to wam przypomnę. Zrównanych z ziemią zostało ponad 2000 polskich wsi. W niektórych zginęło 500-600 osób, w niektórych kilkadziesiąt. Jeżeli te 2000 pomnożymy przez jakąś tam średnią, nawet minimalną, to wychodzą setki tysięcy. W tej chwili ukraiński rząd robi wszystko, żeby ukrywać skalę tej potężnej, potwornej zbrodni. Zbrodni niesłychanej, zbrodni nieznanej w żadnym kraju, w żadnej części świata, bo zbrodni, w której mordowano z pobudek ideologicznych, realizując czystki etniczne, mordowano na ponad 300 sposobów. To było coś niewyobrażalnego, tego nie robił nikt, tego nie robili w czasie rewolucji francuskiej, chociaż tam Jakobini ściągali skórę żywcem z ludzi i nosili ją, z mężczyzn i nosili ją potem jako spodnie. Nie robiono tego w Rosji radzieckiej, chociaż zbrodnie stalinowskie są jednymi z najstraszniejszych. Nie robiono tego także w Kambodży za Pol Pota. Robiono to na Ukrainie. Takie zezwierzęcenie, jakie tam wtedy wystąpiło, jest jedyne w swoim rodzaju. I płacze serce, płacze umysł każdego humanisty, każdego człowieka, jak pomyśli o tym. Dlatego nie może to być zapamiętane, zapomniane. My tego nigdy nie zapomnimy. My Polacy, którzy mamy Boga w sercu, tego zapomnieć nie możemy, bo to jeżeli o tym zapomnimy, to to wróci. Był Wołyń, była zdrada, jak jest napisane na tym sztandarze, Wołyń zdradzony 1-0, to było przed 43 i krótko po 43 roku. W tej chwili jesteśmy świadkami zdrady numer 2. Rząd, który w tej chwili egzystuje w Polsce, prawdopodobnie w dużej mierze złożony z potomków akcji Wisła, czego jakimś tam dowodem może być także pochodzenie tych ludzi. Zobaczmy, że oni z reguły są z ziem odzyskanych, z Wrocławia. Nie wiemy, jak się naprawdę nazywali. Nie? Wiemy, że jeden z nich jest z Odessy. Jego przodkowie, jego matka jest z Odessy. Inni mają mocno są umocowani w służbach, na przykład w służbie ochrony pogranicza. Donosili, byli agentami, w tej chwili są u władzy. Różni kowale, różne osoby, które decydują w tej chwili o tym, jaka Polska ma być i w jakim kierunku Polska ma zmierzać. Co oni nam szykują? Oni z powrotem szykują nam pobyt ukraińskich milionów na naszych ziemiach.
Czyli do czego chcą doprowadzić? Do tego, żeby egzystowały dwa narody obok siebie, które nie mogą i nie powinny z sobą koło siebie egzystować. Szykują nam Wołyń 2.0. Tak to się skończy, bo Ukraińcy inaczej nie potrafią. Chciałbym dodać jeszcze w tej kwestii, że myli się ten, kto myśli, że to się jakoś rozpłynie, rozmarze. Nie rozmarze się, nie rozpłynie. Wszyscy wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych, wszyscy, w Kanadzie, w Australii działa organizacja Tryzub złożona z młodych Ukraińców. A organizacja ta służy do zastraszania wszystkich tych, którzy są źle nastawieni do Ukraińców i do ich największego sponsora Stanów Zjednoczonych. Mordują bez dania racji, tak jak to było zawsze w historii ludów wschodnich. Musimy pamiętać, że nieprawdą jest, że Ukraina to jest kolebką Ukraińców. Kolebką Ukraińców, czyli wszelkiego rodzaju wyrzutków, złoczyńców, przestępców, były zawsze dzikie pola. Dzikie pola, nie Ukraina, moi drodzy, dzikie pola. Na tych dzikich polach mogli robić, co chcieli i robili. W tej chwili na naszych oczach Zeleński, Kołomoński, Achmatow zamieniają Ukrainę i Rosję w dzikie pola z powrotem. To jest właśnie to, czego powinniśmy się obawiać. Robią to dla pieniędzy, nie robią to dla czego innego. Nie robią to dlatego, że się nienawidzą, bo tam walczy jeden ruski brat z drugim ruskim bratem, którzy walczą, słuchajcie, o to, co kiedyś wybudowali Anglicy, bo to oni wybudowali Krzywy Róg i Donbas. I o to idzie ta walka. Na tym poprzestanę, nie będę tego kontynuował dłużej, przejdę do następnej rzeczy. Kochani, jest, co było, to żeśmy tutaj słyszeli od wielu mówców, ale co ma być, nad tym musimy się zastanowić. Jeżeli nie zrobimy wszystkiego, żeby odsunąć PiS od władzy, to skończymy tak jak nasi przodkowie. Oni nam nie pozwolą przeżyć. Dlatego zadaniem numer jeden każdego patrioty, każdego Polaka jest w tej chwili za wszelką cenę odsunąć PiS od władzy. Jeżeli to nam się uda, to może wróci normalność. Moim marzeniem jest, żeby w przyszłym Sejmie było 100% kamratów rodaków, żeby marszałkiem Sejmu został Wojciech Olszański, a marszałkiem Senatu Marcin Osadowski. Prawdziwi Polacy, którzy zapalili w nas ogień patriotyzmu, za którymi podążamy i mam nadzieję, że zwyciężymy. Zawsze wierni narodowi! Zawsze wierni narodowi! Zwyciężymy! Bo wierzymy! Zwyciężymy! Bo wierzymy! Zwyciężymy, bo myślimy! Zwyciężymy, bo myślimy! Dziękuję bardzo.